Dzisiaj w naszym studium witamy profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowaną Agnieszkę Walecką-Ryduch. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy świadkami takiego przełomu medialnego i cyfrowego, kiedy sztuczna inteligencja może zaskoczyć nas codziennie nowym wydarzeniem, nowym faktem. I w sumie 10 lat temu, nawet chyba 5 lat temu, nie mogliśmy sobie wyobrazić, że sztuczna inteligencja może nam napisać, nie wiem, pracę domową czy wypracowania, lub po prostu znaleźć odpowiedź na pytania, które najczęściej. Najczęściej szukamy w wyszukiwarce na Google. W takim razie, czy jesteśmy teraz w stanie przewidzieć, jak sztuczna inteligencja może zmienić naszą rzeczywistość za parę lat? Mm. Och, takie skomplikowane pytanie, futuro, futurystyczne w zasadzie. Powiedziała Pani, że jeszcze pięć lat temu się nie spodziewaliśmy tego, że takie rzeczy, takich rzeczy możemy doświadczać i faktycznie jest to prawda. W tym momencie obserwujemy ogromny skok na wszystkich polach, tak? bo czy to jest pole medialne, czy to jest pole związane z komunikowaniem społecznym, z komunikowaniem politycznym, to te zmiany są, są widoczne i bardzo mocno oddziałują one na to, w jaki sposób postrzegamy rzeczywistość. Natomiast myślę, że musimy po pierwsze zdać sobie sprawę z tego, że to, że obserwujemy to naocznie, że widzimy ten ogromny skok, jest tylko wycinkiem pewnej rzeczywistości. Nie mamy spojrzenia ogólnie na żadną sytuację. Obserwujemy, to, co się dzieje tu i teraz. I teraz pytanie o przyszłość. No chyba nikt tego nie wie, tak? bo prognozy są takie, że diametralnie zmieni nasze życie. A być może wcale tak nie będzie, tak? Być może ewolucja pójdzie zupełnie w inną stronę. Ciekawe jest to, że rozmawiamy i o plusach tej sytuacji, ale również wskazujemy na minusy, więc to jest takie powiedziałabym, zrównoważone podejście i też wykłady, które są podczas tej konferencji pokazują, że staramy się, pomimo tego, że była to zmiana faktycznie szybka, że część naukowców jest nawet, tych, którzy badali sztuczną inteligencję i uczestniczyli w tych badaniach, jest zaskoczona szybkością tych, tych przemian. To myślę sobie, że przez to, że jest to tak zrównoważone podejście w tym momencie badawcze, jesteśmy w stanie w jakiś zrównoważony sposób ocenić rzeczywistość. Dzisiaj, jak już mówiłam, dużo osób i dużo młodych ludzi wykorzystuje sztuczną inteligencję, żeby może nie tylko ułatwić sobie życie, ale często i dla rozmowy. Ale teraz powstaje pytanie: czy sztuczna inteligencja może, jak może zmanipulować użytkowników, i czy ma jakiś wpływ na ich zachowanie i decyzje? To również jest bardzo trudne pytanie, bo z jednej strony można by odpowiedzieć, że ten wpływ jest ogromny. Myśląc o marcowych wydarzeniach z Belgii, kiedy media pisały, że mężczyzna popełnił samobójstwo po rozmowie z czatem. To ten, to ten wpływ ocenilibyśmy jako negatywny. Z drugiej strony procesy, o których też tutaj dzisiaj była mowa, pokazują no też pozytywny wpływ pracy z czy przy użyciu czatu czatów sztucznej inteligencji w związku z czym Wydaje mi się, no, tak jak powiedziałam przed chwilą, ten rozwój musi być zrównoważony i musimy do tego podchodzić no, z jednej strony tak, że nie możemy wykorzystywać sztucznej inteligencji do pisania prac li tylko. Pytanie, czy możemy ją wykorzystywać do, do rozmów, to też trzeba by to pewnie w, jakiś, w jakikolwiek sposób uszczegółowić do jakiego typu rozmów z kim, yy, gdzie. Yy, bo jeżeli myśli Pani o robotach yy, społecznych, tych, które pomagają nam yy, w rozmowach yy, Takich mechanicznych, tak? jeżeli załatwiamy coś w urzędach czy, czy, czy w służbie zdrowia, no to tak, prowadzimy te rozmowy <laughs> <laughs> cały, cały czas i myślę, że większość z nas nawet ocenia to w sposób pozytywny, tak? bo jest to po prostu szybsze załatwienie tego, czego oczekujemy. Jeżeli myślimy o temacie, którym ja się zajmuję, czyli propagandą komputacyjną, no to tutaj nabieramy już pewnego rodzaju lęków i wątpliwości, prawda? czy jednak to fałszowanie rzeczywistości, to fałszowanie naszej świadomości, Wiadomości, wpływ na postrzeganie przez nas pewnych, pewnych informacji, no to to trzeba by odczytać w sposób negatywny, prawda? Ale z drugiej strony można sobie zadać pytanie: dobrze, jeżeli wiemy, że w taki sposób może rozwijać się nasza rzeczywistość, podejmijmy kroki, starajmy się jakoś temu przeciwdziałać. Nauczmy się, w jaki sposób rozpoznawać prawdziwe informacje, albo jak weryfikować to, co otrzymujemy w sieci. I chyba ostatnie pytanie. Dzisiaj też, jak już i pani wspominała, dużo osób ułatwia sobie życie dzięki sztucznemu intelektowi i zwłaszcza czatom i dziennikarze również często wykorzystują ich do pisania jakichś na przykład krótkich prac. I kim dzisiaj jest dziennikarz i kim może być za kilka lat? Jeżeli właśnie takie czaty i sztuczna inteligencja będzie, no, rozwija się więcej. Mm -hmm. Pyta mnie Pani o zagrożenia gospodarcze, tak? I to, o, o czym też dzisiaj już rozmawialiśmy, czyli czy zmieni się i jak zmieni się rynek pracy. I tutaj nie wiem, czy panią zaskoczę, ale ja nie mam aż tak pesymistycznego nastawienia i myślę sobie, że zmiany będą, jak zwykle w przemianach gospodarczych. Natomiast, czy jest możliwe zastąpienie człowieka maszyną? Myślę, że nie. Czy będzie ona wykorzystywana do pracy do szybkości pracy do sprawdzania informacji myślę że tak pytanie brzmi czy oceniamy to jednoznacznie negatywnie bo jeżeli cały czas nad tym procesem piecze ma człowiek to wydaje mi się, że nie ma nic w tym niewłaściwego. Tak? Dopiero wtedy, kiedy pozwolilibyśmy bez weryfikacji, bez wpływu człowieka generować te treści, tu można by się zastanowić. Natomiast wykorzystanie sztucznej inteligencji do, do pracy, czy do prac w różnym zakresie, nie, nie tylko takiego pytania ją o, o zdanie, ale faktycznie wyszukiwania, przeszukiwania, łączenia pewnych informacji, też oczywiście ma to wpływ na Szybkość. Wydaje mi się, że nie jest to negatywne działanie i praca dziennikarza zawsze ma sens i teraz również. Natomiast musi być ten znacznik, że praca została wykonana pomimo wszystko przez człowieka tak? przy współpracy z sztuczną inteligencją. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo.